Polska kupi od Korei Południowej nowoczesne czołgi, haubice i samoloty bojowe. MON stawia na współpracę z Koreańczykami, ponieważ zaoferowali nam prawie natychmiastowe dostawy sprzętu, co ważne, razem z transferem technologii. Pierwsze egzemplarze czołgów trafią do naszego kraju już w tym roku. Jak dotąd podpisane zostały trzy umowy. Pierwsza z nich obejmuje zakup 180 czołgów K2, które mają do nas trafić do końca 2024 roku. Kolejne dwie obejmują zakup 670 samobieżnych armatohaubic K9 i 48 lekkich samolotów bojowych FA-50. W przypadku tych dwóch umów nie określono dokładnie terminu dostawy. Maszyny szybko zastąpią starzejącą się radziecką technikę, w tym wysłużone MIG-i. Uzupełnimy przy tym braki w sprzęcie wysłanym na Ukrainę. Przypomnijmy, że sprezentowaliśmy Ukraińcom do walki z Rosjanami 200 naszych T-72 oraz bliżej nieokreśloną liczbę PT-91 twardy. Do tego Ukraina zakupiła od nas 54 nowoczesne armatohaubice Krab naszej rodzimej produkcji za około 2,7 miliarda złotych. Wszystko po to, aby nasze siły zbrojne stały się tak mocne, żeby agresor nie zdecydował się na atak. Jeszcze w 2022 do polskich żołnierzy mają trafić pierwsze egzemplarze amerykańskich czołgów M1 Abrams. Koreańskie czołgi K2 stworzą razem z Abramsami polską pięść pancerną. Naszpikowana elektroniką koreańska Czarna Pantera uchodzi za jeden z najdroższych czołgów na świecie. Koszt jednej takiej maszyny wynosił jeszcze niedawno około 8,5 miliona dolarów, czyli aż 40 milionów złotych. Ile ma być łącznie Panther? Uwaga, teraz mocno trzymajcie się stołu! Zakup czołgów podzielono na dwa etapy. W pierwszym ma to być 180 wozów. Pierwsze z nich jeszcze w tym roku. W drugim etapie Wojsko Polskie wzmocnić ma aż 800 kolejnych wyprodukowanych w wariancie K2PL. Mają być dostarczane od roku 2024, zaś już dwa lata później ich produkcja ma się odbywać w naszym kraju. Produkowanie uzbrojenia u siebie jest strategicznie istotne. Pokazała to wojna na Ukrainie, podczas której Ukraińcy zmuszeni są do zamawiania sprzętu za granicą, gdyż większość ich przemysłu obronnego znajduje się na zajętym przez Rosjan Donbasie. Niezwykle ciężko broni się przed agresorem w chwili, kiedy obiecane dostawy z zewnątrz opóźniają się, a sprzętu, który jest na stanie, z dnia na dzień ubywa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za kilka lat możemy stać się największą potęgą pancerną w całej Unii Europejskiej. I śmiało przeciwstawiać się wojskom pancernym naszego największego adwersarza, jakim jest Federacja Rosyjska. Obecnie mamy tylko 250 sztuk Leopardów 2, z których znaczna część przechodzi modernizację, oraz około 250 sztuk T-91 twardy, z których również wiele jest w naprawie, ale jak doliczymy do tego 1000 Panther K2 i 250 Abramsów, okaże się, że nasze siły pancerne będą liczyły 1750 czołgów, z czego 1250 to będzie absolutnie topowy sprzęt. Niemcy dla porównania mają obecnie 266 czołgów, z czego sprawnych jest ponoć jedynie 30. Z kolei Anglicy mają ich na papierze jeszcze mniej, bo 227. Ile to wszystko będzie nas kosztowało? Wartość pierwszego kontraktu na koreańskie czołgi wynosi 14 miliardów dolarów, ale na pewno nie jest to koszt całkowity. Licząc kolejne partie maszyn, serwis, dodatkowe wyposażenie, a przede wszystkim uruchomienie produkcji Panther w Polsce na koreańskiej licencji, otrzymamy kwotę sięgającą kilkudziesięciu miliardów dolarów, wydaną do 2030 roku. Przejdźmy do kolejnego punktu na naszej liście zakupów. O wyborze samolotu FA-50, a docelowo FA-50PL, zadecydowała jego wysoka dostępność. To, że w szybkim tempie mogą zastąpić starzejącą się technikę postsowiecką, w tym samoloty Su-22 i MiG-29. Siły powietrzne działają w systemie, współdziałając z artylerią, obroną przeciwlotniczą i wieloma innymi elementami systemów walki, także morskimi. W tym systemie FA-50 będą się uzupełniać z F-16 i zamówionymi przez Polskę F-35, początkowo wypełniając zadania wsparcia pola walki, podczas gdy za przewagę w powietrzu będą odpowiadać właśnie F-16, a F-35 będą odpowiedzialne za rozpoznanie i wyznaczanie priorytetowych celów. Jednym z kryteriów wyboru koreańskich samolotów była łatwość szkolenia pilotów.
Według uzyskanych informacji przeszkolenie pilota na ten samolot trwa bardzo krótko. Także adaptacja do tego typu w przypadku pilota F-16 wymaga 9 godzin lotu i 2 tygodni szkolenia. To bardzo mało. Pierwsze FA-50 mają zostać dostarczone do naszego kraju już w 2023, wtedy jak zapewnia producent, ma być też zapewnione wsparcie serwisowe. Docelowo około 2026 w Polsce powstanie centrum serwisowe tych samolotów. A w ciągu kolejnych 2-3 lat przewidywane są dostawy sprzętu w wariancie FA-50PL. Ostatnim elementem dealu z Koreą są armatohaubice K9. Wpierw warto zadać sobie pytanie, po co w ogóle zamawiać K9, skoro już produkujemy nad Wisłą Kraby? Otóż armatohaubica Krab montowana jest spośród wielu różnych elementów pochodzących z wielu różnych krajów. Rodzi to niemałe komplikacje. Haubica K9PL, która będzie produkowana w Polsce, powstanie w kooperacji polsko-koreańskiej, a zagraniczne źródło będzie tylko jedno. Będzie nim Korea Południowa. Dzięki temu będziemy mieli dużo większą samodzielność nie tylko w eksploatowaniu i modernizowaniu, ale przede wszystkim w produkcji. Umowa zakłada dostarczenie 48 armatohaubic w pierwszym etapie, w kolejnym ponad 600 od roku 2024. Z kolei od 2026 K9 mają być produkowane w Polsce, więc duża część z tych 600 zamówionych egzemplarzy zostanie wytworzona w naszych zakładach. Zbrojenie armii na taką skalę zawsze trwa latami. Też chciałbym, żeby nasze siły zbrojne uzyskały wcześniej wspomniany potencjał militarny już w 2023 albo 2024, ale niestety nie jest to możliwe. Mimo wszystko nie mamy się co obawiać. Czas tym razem gra na naszą korzyść, a zamówiony sprzęt z każdym dniem jest coraz bliżej. Rosjanie, przed którymi się wzmacniamy, z każdym dniem z kolei słabną, tracąc kolejne jednostki podczas wojny na Ukrainie. Według szacunków Brytyjczyków już stracili 30% wszystkich swoich zdolnych do walki czołgów i zanim odbudują ten arsenał, miną długie lata. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to teraz jest czas na to, żeby to zmienić, a ja dziękuję za uwagę i widzimy się niedługo.